Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. Nazywam się Dominika Lek, to jest Pan Krzysztof Janicki. Przyjechaliśmy do Państwa, żeby opowiedzieć o naszym projekcie i zachęcić do wzięcia w nim udziału. Projekt nazywa się Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego i jest realizowany w ramach poddziałania 542 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój Dialogu Obywatelskiego. Jest jednocześnie właśnie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem tego projektu jest Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski w Łodzi, którą dzisiaj właśnie ja reprezentuję, w partnerstwie z Łowickim Stowarzyszeniem Dać Szansę oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wspólna Sprawa, której reprezentantem z kolei jest Pan Krzysztof. Poprzez ten projekt pragniemy podnieść kompetencje seniorskie organizacji pozarządowych i poprawić jakość ich działania na rzecz osób starszych właśnie dzięki udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób, które wezmą udział w tym naszym projekcie. Także w ramach tego projektu zostanie nawiązana współpraca NGO-sów z terenu naszego województwa oraz wypracowanie takich wspólnych standardów działania sieci organizacji i ich współpracy z administracją publiczną. Do kogo kierujemy nasz projekt? Przede wszystkim naszą grupą docelową będzie 50 organizacji seniorskich z terenu naszego województwa i minimum 15 powiatów. Członkiem zarówno sieci, jak i uczestnikiem naszego projektu mogą być seniorskie organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, oddziały stowarzyszeń, fundacje, oddziały fundacji, związki stowarzyszeń, czy też grupy nieformalne, jak chociażby kluby seniora, czy koła gospodyń wiejskich. W ramach tego naszego projektu zakładamy, że każda z organizacji będzie reprezentowana przez 3 osoby. Tutaj mamy wszystkie powiaty województwa łódzkiego. My województwo łódzkie podzieliliśmy na takie 3 obszary. Obszar północny, ten południowo-wschodni i zachodni. Ja będę specjalistką do spraw sieci, odpowiedzialną właśnie za ten obszar piotrkowsko-tomaszowsko-rawski, powiedzmy. Mamy jeszcze 2 osoby, które są odpowiedzialne za te 2 pozostałe obszary i my będziemy takimi parasolami, które mają za zadanie skoordynować działanie całej sieci. W ramach naszego projektu oferujemy Państwu przede wszystkim bezpłatne warsztaty. Mamy takie 4 tematy, z których będziemy szkolić osoby chętne. Przede wszystkim będzie to tak: współpraca w ramach sieciowania, zewnętrzne źródła finansowania działań statutowych, współpraca z administracją publiczną, liderzy lokalni i animacja w środowisku lokalnym. Oferujemy również bezpłatne doradztwo księgowe i prawne. Tu przewidzieliśmy po 5, tak średnio 5 godzin na jedną organizację pozarządową. Mamy w planach również wizyty studyjne, raczej na takiej zasadzie pokazania właśnie dobrych praktyk. Jeśli jakaś organizacja na danym terenie działa na tyle prężnie i innowacyjnie, że warto by było pokazać, co robi gdzieś indziej, no to właśnie takie wizyty będą konstruowane. No i takim tworem, który ma powstać, jest właśnie sieć współpracy. Jeśli chodzi o samą ideę tej sieci, to zakładamy, że będzie się ona opierała na takich 5 filarach, czyli wzajemności, współpracy, zaufaniu, otwartości i inicjatywie. Może brzmi to nieco patetycznie, natomiast mamy nadzieję, że to po prostu wyjdzie tak bardzo naturalnie, no bo otwartość i inicjatywa muszą właściwie towarzyszyć każdej z osób, która jest takim działaczem, społecznikiem, czyli tak naprawdę każdej osobie, która chce działać w ramach jakiejkolwiek organizacji pozarządowej. A my chcemy, żeby tą otwartość i inicjatywę przenieść jeszcze dalej, nie tylko na teren
własnego nawet powiatu czy własnego regionu, ale na teren całego województwa. A może i Polski. A może i Polski. Poprzez sieciowanie rozumiemy współpracę większej grupy organizacji dla kształtowania polityki społecznej, dla wymiany doświadczeń i informacji i dla ułatwienia współpracy. Sieć ma być zarówno produktem finalnym, jak i podstawą dla realizacji naszego projektu i ma się opierać na takich wspólnie wypracowanych w konsultacji ze wszystkimi organizacjami członkowskimi standardach. Standardy i założenia sieci będą wynikiem przeprowadzonej, pogłębionej analizy problemów i potrzeb środowiska seniorskich organizacji pozarządowych z terenu naszego województwa. Tu mamy takie podstawy, u których leży stworzenie sieci, czyli dobrowolność przystąpienia jej członków oraz ich otwartość. My zapraszamy do współpracy i zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, ale oczywiście nikogo nie jesteśmy w stanie do tego w żaden sposób zmusić i nie mamy też takiego zamiaru, więc liczymy również po prostu na otwartość Państwa. Taka sieć współpracy powinna się charakteryzować przede wszystkim równością wobec siebie poszczególnych członków, czyli bez względu na wielkość organizacji, obszar jej działania, czy jej sformalizowanie, wszystkie organizacje będą równe, działając w sieci. Powinna się również charakteryzować współdziałaniem i współdecydowaniem, czyli wszyscy poprzez właśnie współpracę i porozumienie będziemy ustalać, jak mają wyglądać poszczególne kierunki rozwoju sieci, obopólnymi korzyściami, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia pojedynczo, wzajemnym uzupełnianiem się, a nie zastępowaniem czy rywalizowaniem, co jest chyba dość istotne, bo daje to na przykład możliwość tego, że organizacja w jednej części województwa, działając podobną, powiedzmy, bliźniaczą organizacją w innej części, będzie mogła przede wszystkim wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, a niekoniecznie nawet ze sobą rywalizować, nawet jeśli działają w tym samym obszarze. No bo wiadomo, że teren też jest inny, więc nie ma takiej potrzeby. Nową jakością, a nie jedynie sumą pojedynczych elementów. Dzięki uczestnictwu członków organizacji w warsztatach i korzystaniu z doradztwa, sama organizacja będzie mogła świadomie i aktywnie uczestniczyć w ramach sieci. Tak jak już powiedziałam, członkostwo w sieci ma charakter całkowicie dobrowolny, przez co nie wpływa to również na żadną autonomię działań państwa organizacji. A taka współpraca ma przyczyniać się do rozwoju członkowskich organizacji, podniesienia jakości świadczonych usług i działań statutowych oraz wzmocnić rolę poszczególnych organizacji pozarządowych w naszym województwie. Mamy też nadzieję, że współdziałanie takie zwiększy realny wpływ organizacji na kształtowanie środowiska lokalnego. Takim owocem takiej naszej sieci ma być zawiązanie więzi między organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie nowych wspólnych inicjatyw, przez co mamy nadzieję, że również pozyskiwanie środków zewnętrznych będzie nieco łatwiejsze. Przede wszystkim właśnie na działania na rzecz osób starszych. Tutaj mamy wszystkie korzyści, jakie my widzimy z powstającej sieci. Przede wszystkim będzie to wiedza, którą będzie można się wymieniać w zasadzie z 150 osobami, bo zakładamy, że skoro w skład sieci wejdzie 50 organizacji pozarządowych z całego województwa i każdą organizację będą reprezentowały 3 osoby, no to daje nam to właśnie 150 osób. Nową jakość, nowe inicjatywy, które oczywiście dają nowe możliwości i dzięki temu, że będziemy w stanie pozyskać partnerów z różnych części województwa, które mają na przykład podobny pomysł i dzięki temu można zawiązać chociażby jakieś partnerstwo składające się z dwóch czy trzech organizacji, to pozyskanie też
środków na jakiś cel może okazać się łatwiejsze. Poprzez działanie sieci będzie łatwiej wpływać na środowisko lokalne i wiadomo, jeśli chodzi o widoczność nawet pojedynczej organizacji pozarządowej, to jest zdecydowanie mniejsza, także jej siła przebicia, niż właśnie taka współdziałająca w większej grupie. No i jak już mówiliśmy sobie, wymiana doświadczeń i informacji, która będzie chyba jedną z cenniejszych korzyści płynących z projektu. Sieć ma stać się przede wszystkim partnerem dla administracji publicznej. Tutaj mamy taki ogólny schemat działania, jak będzie działała sieć. Poza tym, że na przykład dwie pojedyncze organizacje pozarządowe będą współdziałały ze sobą, to będą one współdziałały z pozostałymi organizacjami, które wejdą w skład sieci, także jako sieć z organizacjami, które w skład tej sieci nie wejdą i z administracją publiczną. Już tak podsumowując, tutaj mamy wymienione korzyści, jakie mogą Państwo, a właściwie no przede wszystkim Państwa organizacje, zyskać uczestnicząc w projekcie. Będzie to przede wszystkim podwyższenie wiedzy i umiejętności członków Waszej organizacji, poprawa jakości świadczonych usług i działań, w naturalny sposób nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, wymiana doświadczeń, zwiększenie wpływu na środowisko lokalne i kształtowanie polityki, a także obserwacja dobrych praktyk z zakresu współpracy organizacji pozarządowych, czy też zwiększenie zasięgu i skali działań dzięki nawiązaniu kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi. No i przede wszystkim chyba też cenne, bym powiedziała, dla wielu organizacji zwiększenie zdolności aplikowania o środki, w tym także środki unijne. Tutaj mamy podany kontakt z całym biurem naszego projektu. Tak jak powiedziałam, ja jestem z Instytutu Europejskiego. Specjaliści do spraw sieci wymienieni po prawo. To poza mną jeszcze pani Barbara Orłowska i pan Krzysztof Łobodziński. Koordynatorem projektu jest pan Kamil Szymonowicz, a asystentami pan Krzysztof Janicki i pani Izabela Sikora. Poniżej mamy kontakt do Instytutu. I ja zapisałam jeszcze Państwu na prezentacji numer taki wewnętrzny do mnie. To będzie 315 końcówka, tam jest 325 do biura projektu i 315 będzie do mnie. Także mój mail jest na dole. d@dominika.rek@ie.los.pl